Wernisaż wystawy Listy do sali – Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy rozpoczął tegoroczne Dni Kultury Żydowskiej w Łukowie. Dni Kultury Żydowskiej pojawiły się kilka lat temu w Łukowskim Ośrodku Kultury. Głównie dlatego, że 5 czy 6 lat temu odwiedzili nas młodzi Izraelczycy, którzy przyjechali z potomkami łukowskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust. To bardzo nieliczna grupa, to było 114 osób. I mieliśmy okazję skonfrontować tych młodych ludzi z naszymi uczniami z kilku szkół łukowskich. Wyszła z tego bardzo fajna, nie chcę powiedzieć zabawa, ale po prostu interakcja pomiędzy młodymi ludźmi. I wtedy tak sobie pomyśleliśmy, że skoro nie potrafimy pewnych rzeczy z historii, z przeszłości rozstrzygnąć, i nie jest to na pewno naszą rolą, od tego są historycy, politycy, to może spróbujmy po prostu sprawdzić, porozmawiać po pierwsze o sąsiadach. Spróbujmy poznać ich bliżej. Przestańmy myśleć przede wszystkim o tym, że są to inni, obcy. To byli ludzie, którzy myśleli i mówili po polsku. A z drugiej strony dziś to społeczeństwo, jak pięknie powiedział jeden właśnie z uczestników wtedy tego spotkania, powiedział, słuchajcie, my tu nie wrócimy, bo tu są tylko i wyłącznie nasze groby. Życie jest tam, w Izraelu. I wtedy tak na dobrą sprawę pomyśleliśmy sobie w Łukowskim Ośrodku Kultury, że będziemy chcieli właściwie opowiadać z jednej strony historię tych sąsiadów. I tu jest też taka piękna historia, którą odnalazłem przy okazji przygotowywania się do tegorocznych dni. Z dwóch Żydów z małego miasteczka Żelechów wyjechało w latach 30. do Kolumbii. Pociągnęli za sobą znajomych, rodzinę, powstała całkiem spora diaspora. I jest takie zdjęcie, jak oni z dumą 11 listopada w tejże Kolumbii z okazji Święta Niepodległości Polski wędrują z pięknym godłem, pięknym orłem, niosą to dumnie przed sobą. Czyli oni się po prostu wciąż czuli Polakami. Ani historia, ani teraźniejszość nas nie znudzi. Stąd też ten pomysł właśnie na Dni Kultury Żydowskiej, które mają służyć właściwie przyszłości, a nie grzebaniu się w przeszłości, której my nie zmienimy. Kolejnym punktem wieczoru była rozmowa z Ester, Polką mieszkającą na co dzień w Izraelu. Dotyczyła ona współczesnych realiów życia w tym kraju, roli i statusie kobiet w izraelskim społeczeństwie oraz relacji polsko-izraelskich. Wieczór zakończył spektakl Sztelt Kraśnik w wykonaniu teatru No to co senior z Kraśnika. Spektakl opowiada o kraśnickich Żydach, oparty jest na książce Mariusza Bieńka, w której zawarły losy trzech Żydówek kraśnickich. I w zasadzie chciałyśmy w nim powiedzieć o tym, że społeczność żydowska współtworzyła nasze miasto. W pewnych latach przedwojennych to nawet 60% społeczności kraśnickiej stanowiła ludność żydowska. I tych ludzi nie ma w tym momencie. I ten spektakl jest właśnie o tym, że byli, tworzyli to miasto razem z nami i zniknęli po drugiej wojnie, ale tego dowiemy się już ze spektaklu, co się dzieje. A pani z czymś kojarzą się Żydzi? Żydy to oszusty i cwaniaki, aby patrzy jak biednego oszukać. Dziękuję. A pani kojarzą się z czymś Żydzi? Kapelusz, broda, pejsy. Dziękuję. A pani kojarzy się z czymś Żydzi? Z wojną, Holokaustem, Oświęcimiem. A czy wie pani coś o Żydach? Że nasz Chrystus też był Żydem. A może pani coś wie o Żydach? Że wielu znanych Polaków było żydowskiego pochodzenia. Brzechwa, Korczak, Leśmian. Dni Kultury Żydowskiej za nami. Wpisały się one w tym roku w cykl wydarzeń Łukowskiej Mocy Kultury.